weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Boję się spowiedzi. Bardzo często słyszę to stwierdzenie. Nie lubię spowiedzi świętej, ponieważ jest dla mnie zbyt bardzo wymagająca. Te zranienia powodują, że myślimy, że szczerość jest zdecydowanie nie na miejscu. Dlaczego mam mówić swoje grzechy człowiekowi, który być może jest jeszcze bardziej grzeszny niż ja sam? Czy spowiedź święta może być idealna? Ty, kiedy klękasz u kratek konfesjonału, to widzisz przez nie więźnia miłosierdzia. Wraz z wypowiedzeniem grzechów oddajemy plecak naszych strapień. Księża nie rozpisują wykresów. Precyzja jest potrzebna do tego, żebyśmy wiedzieli, w czym konkretnie mamy się nawrócić. Jeśli kapłan wypowiedział: i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to temat jest zamknięty. Trzeba zmienić kierunek. Od tego momentu zaczyna się nasze nowe życie. Dlatego powinniśmy tak naprawdę żyć pełnią życia.